Kołczak, firma Abarth Wrocław. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam rasowego amerykańskiego rumaka, czyli Jeepa Grand Cherokee SRT8 z silnikiem 6.4 Hemi, który palił od 15 do 25 litrów benzyny, w zależności od tego, w jakim cyklu jeździł, miejski, mieszany czy z lawetą. 15 litrów udało się osiągnąć na trasie, w mieście między 20 a 25 litrów. To też klient zdecydował się na montaż instalacji gazowej. Tym razem padło na BRC, czyli bardzo dobrą instalację, bardzo dobrze współpracującą z amerykańskimi samochodami. Wyposażoną w dwa reduktory, jak widać, dwa filtry fazy lotnej i dwie listwy wtryskowe dla każdej ze stron silnika. 344 kW, czyli 468 koni mechanicznych, musi być czymś nakarmione. W tej chwili będzie karmione gazem o połowę taniej niż dotychczas benzyną. A że auto jeździ na rynku niemieckim, to będzie jeszcze większa oszczędność, ponieważ tam benzyna kosztuje euro 20, euro 40, w zależności od tego, gdzie się tankuje, a gaz między 50 a 65 centów. Tak więc oszczędności będą olbrzymie. Tyle jeżeli chodzi o komorę silnika. Teraz zaprezentuję może wnętrze rasowego amerykańskiego rumaka. Prezentuje się bardzo ładnie, bardzo wygodne i komfortowe fotele z przewietrzaniem. Tutaj można się wentylować i nie spocić podczas emocji, które daje ten samochód podczas jazdy, bo naprawdę jeździ bardzo, bardzo porządnie. A przede wszystkim Amerykanie, czego nigdy nie robią, zrobili bardzo porządne hamulce do tego silnika. Dostosowali moc hamulców do mocy silnika, co do tej pory im się nie zdarzało. Deska rozdzielcza bardzo ładna, rozruch bezkluczykowy, czerwonym ładnym guzikiem. Bardzo ładna deska rozdzielcza. Tutaj mamy nawigację, a my dołożyliśmy przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili czerwoną diodą oznajmia nas, że jedziemy jeszcze drogo, a po zmianie diody na zielono mamy już zasilanie o połowę tańsze, czyli gazowe. Dodatkowo na przełączniku na samym dole są trzy diody, które w tej chwili pokazują, że mamy 3/4 zatankowanego zbiornika gazu, który znajduje się w bagażniku zamiast koła zapasowego. Dosyć duży zbiornik. O pojemności 82 litrów brutto, do którego można zatankować jakieś 70 litrów gazu. 70 litrów gazu przy spalaniu powiedzmy 18 litrów średnio, to powinno nam wystarczyć na jakieś 400 km. 400 km w dzisiejszych czasach to jest wystarczająco, biorąc pod uwagę sieć stacji, jaka jest w Europie. Spokojnie można dojechać na tym raz z Berlina do Wrocławia. A po przejechaniu tych 400 km można zajechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie gazu za pośrednictwem pełnego wlewu, bez żadnego adaptera, bez końcówki. Tutaj właśnie podłączając się pod wlew, bezpośrednio pod klapką wlewu benzyny. Wszystkich tych, którzy chcieliby tankować również za 2 zł i jeździć za połowę ceny, zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już mają instalację gazową w swoich samochodach, zapraszam na serwisy, naprawy, przeglądy swoich samochodów. A wszystkich tych, którym spodobał się filmik, kciuk w górę i zapraszam częściej na nasz kanał, na którym prezentujemy podobne realizacje samochodowych instalacji gazowych zamontowanych w bardzo porządnych samochodach, takich jak to Audi bądź tamten Mercedes. I oczywiście zalecam subskrypcję naszego kanału na YouTube, byście byli na bieżąco w alternatywnych źródłach zasilania samochodu, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe. Tymczasem na gazie. Hej!